wykład pod tytułem Czy medycyna naturalna musi być stosowana w podziemiu? Przed nami absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, wykładowca oraz kierownik utworzonego przez niego Zakładu Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Autor 8 patentów, za które był wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą oraz ponad 200 publikacji naukowych. Drodzy Państwo, przed nami profesor, doktor nauk medycznych, doktor habilitowany Andrzej Frydrychowski. Wielkie brawa, proszę Państwa. Profesorze, zapraszam, dziękuję. Cieszę się, że tyle osób chce usłyszeć prawdę. Tak naprawdę zastanawiałem się nad tym wykładem i on nigdy nie powinien mieć miejsca, gdyby ten świat był normalny i ten kraj również. Ja, ponieważ temat jest trudny, ja pozwolę sobie jak zwykle troszeczkę dowcipów opowiedzieć. Motto, proszę Państwa, honoré de Balzac, opinie są jak infekcje. Zarażamy się nimi i poddajemy się im bez sprawdzania. Wielkość widowni nie ma znaczenia. Rób swoje i rób to sercem. To my wszystko robimy. Proszę Państwa, czy medycyna naturalna musi być stosowana w podziemiu? Obecnie w Polsce, w XXI wieku, odpowiedź brzmi niestety tak. Za poglądy niezgodne z aktualnym stanem wiedzy, jakiej wiedzy? Wiedzy ocenianej przez izby lekarskie, lekarze są szykanowani, odebrani prawa wykonywania zawodu wysokimi karami pieniężnymi, co pozbawia ich środków do życia, w związku z czym większość tchórzy i robi to, co im każą. Cofamy się do średniowiecza, gdzie Święta Inkwizycja nakładała kary za poglądy, a nie za błędy. Mamy konstytucję, która mówi, artykuł 54, zasada wolności poglądów. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów. Cenzura prewencyjna środków społecznych przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Natomiast, proszę Państwa, nie dotyczy to sądów lekarskich, również sądów ogólnych. Sąd lekarski w Gdańsku orzeczeniem z 2023 roku uznał mnie winnym za, proszę zobaczyć za co, za to, że śmiałem udzielić wywiadu Jerzemu Ziębie, do tego wrócę, za to, że twierdzę, że witamina C jest środkiem ratującym życie, bo jest, że Demoso działa bardzo silnie przeciwzapalnie, bo działa, podawanie 0,04% roztworu perhydrolu ma znakomite efekty, bo ma, w leczeniu COVID-19 podawałbym wyższe substancje, bo bym to zrobił. Za to wszystko ukarano mnie wieloma karami, o których tak jak na małym gminie się powiem. Najciekawsze, proszę Państwa, jest to, że ocenę profesora prowadzą lekarz dentysta, lekarz bez dorobku, inni lekarze bez zerowego dorobku. Oni są tak genialni, tak nawiedzeni, że oni mogą ocenić, czy ja mówię prawdę, czy nie. Nie mają zielonego pojęcia, o czym ja mówię, bo lekarz dentysta nie potrafi czytać ze zrozumieniem z reguły. Nie wie, że istnieją czasopisma naukowe i tak dalej. Czy świadek wie, co czeka za składanie fałszywych zeznań? Oczywiście, Wysoki Sądzie, obiecano mi stanowiska w spółce Skarbu Państwa. Lekarze orzekający w izbach lekarskich również czekają nagrody i pochwały. Przedstawione dowody. Proszę Państwa, to, co ja mówię, co mówią inni, nie bierzemy z powietrza. My to wszystko, na to wszystko mamy dowody. Na przykład zarzut. Implant komórek macierzystych z grasicy jest bzdurą, nie istnieje. Cytowany kilkanaście pozycji literatury, ponieważ tego nikt na świecie nie zrobił oprócz nas. Witamina C. Literatury jest bardzo dużo. Ja przedstawiłem tylko 1340 pozycji literatury naukowej. Literatury w takich czasopisach jak Nature, Science, American Journal of Disease of Children. Proszę Państwa, to wszystko nie ma znaczenia. Się okazuje, że Nature, Science to są brukowce, gdzie szanowni koledzy z sądów uważają, że oni wiedzą to lepiej. DMSO, cytowanych 1037 pozycji literatury naukowej, nie ma to żadnego znaczenia, bo taka literatura nie istnieje. Oni wiedzą lepiej. Woda utleniona, 486 pozycji. Jerzy Zięba, przecież to nie są jego poglądy. On przedstawił, zebrał z literatury naukowej i to wszystko opisał. Zrobił piękną, wspaniałą robotę.
nie ma to żadnego znaczenia. Bardzo mi się podoba wypowiedź Marka Twaina. Żadna ilość dowodów nigdy nie przekona idioty. Taka jest prawda. Oprócz kodeksu, znaczy istnieje jeszcze tak zwany kodeks etyki lekarza, gdzie jest jasno napisane, najwyższym nakazem lekarza jest dobro pacjenta. Ja Państwu udowodnię, że izby robią wszystko, żeby to dobro nie miało żadnego znaczenia. Artykuł 6 mówi, lekarz ma niczym nieograniczoną swobodę w zakresie wyboru metod, który uzna za najskuteczniejszy, byle wybór nie kłócił się z aktualną wiedzą medyczną. Czyli przewaga musi być korzystna nad skutkami ubocznymi. Te wszystkie metody, o których Państwu troszeczkę przybliżę, nie mają żadnych działań ubocznych. Żadnych. To dlaczego ich nie wolno stosować? Komu to przeszkadza? To komuś musi. Proszę Państwa, jeśli ktoś jest skazany, to powinno się mu, no powinien usłyszeć jakieś zarzuty. Czy jakieś szkody ktoś poniósł. Mnie takich zarzutów nigdy nie przedstawiono, bo nie byli w stanie ich znaleźć. Dalej, jeżeli przedstawiasz na swoją obronę dowody, to powinny być one przeczytane i uwzględnione. Nigdy te dowody nie były uwzględnione ani przeczytane, zostały wszystkie a priori odrzucone. Jeżeli masz błędne poglądy, to powinno się przedstawić, na czym one polegają wraz z uzasadnieniem. Nigdy czegoś takiego nie usłyszałem. Izby lekarskie przedstawiają zarzuty o braku wiedzy medycznej, bez ich uzasadnienia, bez przedstawienia dowodów, odrzucane bez rozpoznania. Zapytanie, na czym polega moja wina? Brak odpowiedzi. Czy tak wygląda merytoryczna dyskusja? Efekt? Zastosowanie najbardziej surowej kary za co? Za plamy na słońcu. Jeśli Państwo chcieliby coś więcej na ten temat, to mam dwa bardzo fajne wywiady z Moniką Cichocką oraz ostatnio wywiad z Bogusławem Tęczarem. Kanał Państwu znany, Zero Cenzury. Warto się z tym zapoznać, nie będę bliżej omawiał. Chwila przerwy. Proszę Państwa, chłopaki, ale mnie chyba nie posłuchowaliście, co? Andrzej, słowo, że posłuchowaliśmy tylko ważne osoby w państwie. W Kraśniku sołtys zaszczepił kury. Stoi pan już pół godziny i nic nie mówi. Z żoną rozmawiam. Przepraszam. Ludzka głupota nie przestaje mnie zaskakiwać. Kupiłem znajomej 4 testy ciążowe. Użyła wszystkie. Na wszystkich wynik był pozytywny. Potem godzinę płakała, że nie da rady utrzymać aż 4 dzieci. Tato, co to jest konsensus naukowy? Konsensus naukowy jest wtedy, kiedy eksperci są zgodni z opinią koncernów, które im za to płacą. Proszę Państwa, moje poglądy zostają według ISP w rażącej sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy, co może świadczyć o braku, przeszkodzie wykonywaniu przeze mnie zawodu lekarza, czyli po prostu stwierdzają, że ja nie mam żadnych kwalifikacji, 50 lat nauki, nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ja źle uczyłem, to z tego miejsca przepraszam wszystkich moich studentów. W związku z czym sąd lekarski postanowił pozbawić mnie prawa wykonania zawodu kilka razy. Zapomniał, że raz, to potem jeszcze raz i jeszcze i tak dalej. Nałożył mi ostatnio karę 30 tysięcy złotych i to przewodniczącym był wybitny znawca tematu, lekarz, stomatolog. Wysłał mnie na podstawowe szkolenie dla lekarzy, kończących tutaj lekarskie, w celu uzupełnienia mojej wiedzy. To zobaczmy, jakie to są poglądy niezgodne ze współczesną wiedzą i na czym ja je opieram. Proszę Państwa, stawiam tezę, hipotezę. Wszystkie izby lekarskie w Polsce kwestionują cały światowy dorobek nauki i podważają wartość wszystkich publikacji naukowych, które odrzucają jako dowód w sprawie. Zobaczmy. Grasica. Temat mi szczególnie bliski. Z profesorem Woźniewiczem udało nam się wyhodować komórki grasicy, które powodowały, jeden taki implant powodował, że choroby z niedoboru odporności mijały. Rzecz jest bardzo logiczna. Czyli zarzut był taki. Komórki macierzyste grasicy są skuteczne w leczeniu nowotworów. Ja powiedziałem. A izba powie mi tak, według izb lekarskich jest to nieprawda. Proszę Państwa, jeśli ktoś, no już nie mówię, że lekarz, mówi, że grasica nie ma żadnego znaczenia, to ja właściwie powinienem wstać i wyjść.
Grasica odpowiada za naszą odporność. Jeśli jest ona sprawna, produkuje hormon, to my jesteśmy zdrowi. Wystarczy tylko i wyłącznie jedna rzecz. Musimy o tą odporność dbać. Jak o nią dbać? Po prostu pilnować, żeby grasica była sprawna. Jeśli jest niesprawna, możemy zrobić implant. Nikomu się na świecie nie udało takiego implantu zrobić, a nam tu, w tym kraju, w Warszawie, udało się. Jakie były konsekwencje? Zaraz Państwo zobaczą. Jeśli grasica jest niesprawna, mamy obniżenie odporności i zaczynamy chorować. Ogólnie mamy osłabienie, często wracają choroby infekcyjne gardła, uszu, zatok, mamy zaburzenia koncentracji, mamy nadmierną reakcję na szczepienia ochronne, na przykład nadmierny obrzęk, mamy wszelkiego rodzaju alergie, swalenie rozsiane i tak dalej. Te prace zostały opublikowane w czasopismach recenzowanych. Publikacja w czasopismach recenzowanych oznacza, że recenzenci próbują udowodnić mi, że ja gdzieś zrobiłem błąd. Ja muszę się z tego wybronić. Jeśli się wybronię, to wówczas taka praca jest publikowana i taka praca ma dużą wartość. Proszę Państwa, myśmy zrobili, wyhodowali jako jedyni na świecie komórki macierzyste grasicy. Pobieraliśmy grasice od dzieci, które miały zabiegi na otwartym sercu, w związku z czym musiały być przecięty mostek. Grasica leży za mostkiem i normalnie ta grasica jest wyrzucana, utylizowana. My się ją brali i z tego udało nam się wyhodować komórki, które produkowały po implantacji hormon, który odpowiada za odporność. Zobaczmy. Co takiego, za co odpowiada grasica? Przede wszystkim, jeśli jej nie ma, czy jest uszkodzona, mamy obniżoną sprawność układu immunologicznego, czyli chorujemy to, co przetoczyło się dużą falą HIV, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie mięśnia sercowego, choroby nowotworowe, wszystkie, oraz choroby z autoimmunizacji czy autoagresji, choroba Takayasu, Hashimoto, tak znane, Graves-Basedowa, cukrzyca pierwszego typu, reumatoidalne zapalenie stawów i tak dalej, i tak dalej. Według moich szanownych kolegów z izb lekarskich te wszystkie choroby są nieuleczalne, co jest totalną bzdurą. One są leczalne poprzez stosowanie innych metod, gdzie trzeba zastosować wiele rzeczy, żeby ich wyleczyć, ale najprostszą rzeczą jest po prostu zregenerować grasicę. Przyczyny uszkodzenia, no to mamy nadmiar antybiotyków, szczególnie stosowanych profilaktycznie, genialny pomysł. Innych leków, stres, brak ruchu, nadmiar alkoholu, złe odżywianie, błędy, smog elektromagnetyczny i tak dalej. Implant jednorazowy podnosi utraconą naturalną odporność związaną z niewydolnością lub uszkodzeniem jej poprzez powyższe wymienione czynniki. Jedyna skuteczna metoda leczenia na wszystkie choroby to jest implant z komórek macierzystych. Proszę, ja się wierzyć nie chcę, że można tyle chorób wyleczyć tylko jedną metodą. No niestety, proszę Państwa, problem był od samego początku. Żeby móc opublikować jakąkolwiek publikację, trzeba uzyskać zgodę Komisji Etyki. Ja wystąpiłem o taką zgodę i Komisja Etyki nie wyraziła zgody na kontynuację badań. Zarówno mojego uczelni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jak i izb lekarskich i regionalnej, jak się odwołałem, również Naczelna Izba Lekarska. Dlaczego? Tu jest pytanie. Komuś się musiało tutaj bardzo nie spodobać, że można by było w miarę prosty sposób leczyć aż tyle chorób. Proszę Państwa, kolejna rzecz, którą żeśmy próbowali zrobić, żeśmy starali się zbadać, czy grasica jest sprawna. Można to było zrobić przez oznaczenie hormonu, który ona produkuje, czyli tymozyny alfa-1. To się pobierało krew i robiło się oznaczenie. Przy okazji pobierania krwi do innych badań troszeczkę krwi trzeba było wziąć więcej, żeby oznaczyć poziom tego hormonu. Ponieważ chcieliśmy zobaczyć, kto ma jaki stopień odporności, w związku z czym trzeba było zrobić jakieś normy. W związku z czym wystąpiłem do Komisji Etyki
Żeby przy okazji pobierania krwi mógłbym troszeczkę krwi wziąć i na oznaczenia, żeby zrobić normy. Proszę Państwa, Komisja Etyki nie wyraziła zgody na tego typu badania. Tu mi się światełko zapaliło. To coś tu jest bardzo niedobrze. Przecież ja nie robię nikomu krzywdy. Przy okazji pobierania krwi pobieram pół centymetra więcej. Nie ma to żadnego znaczenia dla pacjenta, ale ma dla mnie duże znaczenie, bo ja wiem, czy pacjent ma odporność większą czy mniejszą. Mało tego, ja mogę monitorować, czy regeneracja tej odporności jest skuteczna, czy nie. Niestety, proszę Państwa, nie. Mało tego, komórki macierzyste pobierane od zdrowych dzieci, bo tylko z wadą serca, nie mogą przenosić żadnych chorób. Nie stanowią antygenu, więc nie istnieje możliwość odczynu alergicznego czy wstrząsu. Brak jest jakichkolwiek powikłań i niebezpieczeństwa związanych z jego stosowaniem. Metoda jest całkowicie bezpieczna. Według izb lekarskich jest to nieprawda. A skąd oni o tym wiedzą? Kiedy publikacje, które zostały napisane przez nas, poświadczają zupełnie coś innego. Czy można stosować implant w chorobie nowotworowej? No aż się prosi, prawda? Przecież tam mamy zaburzenia odporności. Podniesiemy odporność, już likwidujemy wszystkie choroby, między innymi chorobę nowotworową. No i jest może małe ograniczenie, bo implantu nie można stosować u osób, które podawane są chemii, naświetlaniu, ponieważ implant ulegnie zniszczeniu. Jest to logiczne. Jeśli ktoś chce brać chemię, niech sobie bierze, proszę bardzo, ale jeśli ktoś by chciał mieć implant, może się wleczyć w inny sposób. No i proszę Państwa, według izb lekarskich to wszystko, o czym ja mówiłem, jest nieprawdą. Działanie komórek macierzystych grasicy stosowane jako implant. Wytwarzają przede wszystkim hormon, którego monitorowanie jego wysokości może świadczyć o stopniu uszkodzenia układu. Przecież ja nie będę tego dokładnie omawiał, bo i tak tego nie robię, bo okazało się, że profesor, którym to badałem, poszedł na mały zabieg i nie wrócił ze szpitala, a laboratorium w jakiś przypadkowo w dziwny sposób spłonęło. Wszystko, proszę Państwa, mogliśmy mieć w tym kraju. Jedną z wspaniałych metod. Niestety nie wrócę do tego, z tego względu, że dowiedziałem się, że jeśli będę to robił, to problem będę miał większy niż mam w tej chwili. Czyli to wszystko, co Państwu mówię, według geniuszów w izbach lekarskich, jest nieprawda. Implant miał pewne wady, bo jeśli ktoś był w stanie terminalnym, to jego stosowanie mało co dało, bo organizm potrzebuje czasu na regenerację, na wytworzenie na grasicy. Jest to z reguły okres 2-3 miesięcy, ale czy to jest takie wielkie ograniczenie? Jak ja o tym mówiłem, według izb lekarskich jest to nieprawda. Te, proszę Państwa, prace są opublikowane w czasopismach recenzowanych, natomiast no, geniusze w postaci lekarzy, dentystów i innych podważają to wszystko. Kolejny, proszę Państwa, zarzut. Twierdzi, witamina C jest środkiem ratującym życie. Przedstawione, ja powinien przedstawić jedną, dwie prace, powinno to wystarczyć, powinien skończyć dyskusję. Zostało do izby dostarczone ponad 1340 pozycji literatury naukowej, w której jest opisane, że witamina C jest niezbędna do życia, ponieważ bierze udział w regeneracji i naprawie tkanek, które tworzą białko budujące skórę, ścięgna, więzadła, naczynia krwionośne, przyspiesza leczenie ran, chroni przed naturalną utratą wzroku z powodu wieku, zmniejsza ryzyko wielu chorób przewlekłych, chroni serce i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, według izb lekarskich jest to nieprawda. Słyszę. Dalej, rak i witamina C. Bardzo w tej chwili na czasie, bo mamy lawinowy wzrost chorób nowotworowych. Spośród funkcji witaminy C najbardziej uderzające są jej działania jako neutralizatora wolnych rodników, czyli silny wymiatacz wolnych rodników. Regeneruje witaminę E, stanowi kofaktor enzymów, hydroksylazy, regulacji ekspresji genów i tak dalej, i tak dalej. Jeden z badaczy, Leaf, stwierdził, że megadawki, czyli no, 1 gram na kilogram, czyli podawanie 60-80, w zasadzie są duże, zabija komórki macierzyste raka wątroby z wysoką ekspresją genów. Zaobserwowano, że dodatkowo jony magnezu działają synergicznie z witaminą C.
Proszę Państwa, to wszystko według izb lekarskich jest nieprawda. Literatura, którą ja dostarczyłem, która jest poniżej, mówi zupełnie coś innego. Terapia nowotworów. Stwierdzono korzystne efekty zmniejszenia bólu w miejscu guza lub przerzutów do kości, zmniejszenia wodobrzusza, żółtaczki, krwiomoczu, wskaźniku sedymentacji krwi itd. Badania wykonane przez Camerona na 100 pacjentach, porównując ich z tysiącami pacjentów z grupy kontrolnej, zaobserwowano 5-6-krotny wzrost przeżywalności. To są dowody opisane w recenzowanych czasopismach. Proszę Państwa, to wszystko według mnie jest nieprawdą. Natomiast znalazłem bardzo fajną pracę, w której badania kliniczne pierwszej fazy obejmowały 14 pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem trzustki i wykazały zmniejszenie przerzutów komórek nowotworowych przy podawaniu witaminy C, ale już dawki już są takie, jakie powinny być, około 100 gramów 3 razy w tygodniu. Ale proszę zwrócić uwagę, że podawano w połączeniu ze standardowymi dawkami gemcitabiny, czyli przykład współpracy onkologów z lekarzem holistycznym. Czyli można współpracować? Można, ale po co? Lepiej stwierdzić, to wszystko jest bzdura. Izby lekarskie mówią, że jest to nieprawda. Sepsa. Tysiące osób umiera bez sensu. O tym wielokrotnie mówimy. Ja, mówi Ziemba, mówią inni. Podanie 6 gramów witaminy C na dobę w 4 dawkach. No, dodatkowo można dać witaminę B1 czy hydrokortyzon. Stwierdzono, że zmniejsza śmiertelność, ale to jest totalne nieporozumienie, bo podawanie tam jednego paru gramów jest śmieszne. Trzeba podać dużo większe dawki, na przykład 100 do 200 gramów na dobę. Według izb lekarskich jest to nieprawda, jest to zagrożenie życia. Wydano zakaz podawania witaminy C w sepsie, czyli świadomie kieruje się pacjentów do grobu. Witamina C stosowana w wielu, wielu innych chorobach wykazuje fantastyczne efekty. Na przykład AIDS, leczenie 250 chorych leczono z dobrym wynikiem, podawano, i tu już dawki są takie, jak powinny, 180 gramów witaminy C do ustabilizowania stanu. Proszę bardzo, są na to publikacje, tylko trzeba przeczytać albo zrozumieć to, co jest tam napisane. Tężec. Klenner zbadał, że żaden z pacjentów otrzymujących witaminę C nie umarł, a spośród tych, którzy jej nie dostali, zmarło 75%. O co my tu mamy mówić? Publikacje są, tylko trzeba się z nimi zapoznać. Paciorkowiec. Podanie 3 pacjentom ze szkarlatem wywołał pozytywną reakcję w ciągu 1 godziny. Efekty są prawie natychmiastowe. Malaria. Śmieszna dawka. 1 gram podawano dożylnie, powoduje natychmiastowe ustąpienie dreszczy, spadek gorączki. Publikacja jest. Wirusowe zapalenie mózgu. Klenner stosuje witaminę u osób ze śpiączką, uzyskuje poprawę w ciągu 48 godzin, łącznie z całkowitym wyleczeniem. Publikacje są. W czasopismach szmatławych nie, recenzowanych. Wirusowe zapalenie wątroby. 80 gramów co 12 godzin mamy po chorobie w ciągu jednej doby. Jak mnie pytano, czy ja rzeczywiście śmiałbym leczyć wirusowe zapalenie wątroby witaminą C, ja mówię, tak. No to jeden ktoś pytał, a ile to by trwało? Mówię, dobę. A ile to kosztuje? 50 zł. Jaki szpital będzie leczył za 50 zł? Żaden. Proszę Państwa, półpasiec, tak dokuczliwy. Podawanie pacjentom, mamy na to szereg publikacji, że bóle ustępują całkowicie w ciągu 2 godzin po pierwszej iniekcji witaminy C. Gorączka reumatyczna i tak dalej. Proszę Państwa, to wszystko, co ja w tej chwili mówię, izby lekarskie uważają, że jest bzdurą, jest nieprawdą. Miliony ludzi na całym świecie nigdy nie skorzystały z dobrodziejstw z witaminy C z powodu pochopnych i naukowych błędnych wniosków opartych na badaniach działania małych, a niekiedy śmiesznie małych jej dawek. Jeśli ktoś dostaje pieniądze, żeby stwierdził, że 400 mg witaminy C w chorobie nowotworowej nie ma znaczenia, to wynik wychodzi nie ma. Bo kto podaje 400 mg? Jak podamy 80, 100 czy więcej, to efekty będą. Celowo podaje się małe dawki i mówi, przecież ona nie działa.
Witamina C stosowana w zbyt niskich dawkach, zwłaszcza w chorobach zagrażających życiu, nie przynosi żadnych rezultatów. Taka jest prawda. Kolejny zarzut. DMSO, jeden z największych wynalazków. DMSO, zarzut jest taki. DMSO nie działa bardzo silnie przeciwzapalnie. Działa. Według izb lekarskich jest to nieprawda. 1037 pozycji ja przedstawiłem literatury naukowej. Znowuż Science, Clinical Cancer Research i tak dalej. Co to za szmatławiec? Science, inne czasopisma. Przecież izba wie lepiej. To jest bzdura. Literatura przedstawiona nie ma żadnego znaczenia. DMSO wywołuje efektywną i ponadprzeciętną regenerację, szybki powrót do zdrowia i naturalnej naprawy organizmu. Wprowadza substancje do wnętrza tkanki, z czego jest znana. Działa silnie przeciwzapalnie, przeciwbólowo, leczy rany w obrębie mięśni, stawu, ścięgien itd. To Państwo wiedzą, bo ktoś z Państwa to stosowała. I jeszcze do DMSO dołożymy coś, co możemy wprowadzić i ma silne działanie. No, może wokost, czy olejki z konopi, mamy jeszcze lepsze efekty. Proszę Państwa, DMSO nie da się niczym zastąpić. Po prostu. Efekty wspaniałe działania DMSO wchodzą w ten czas, kiedy podajemy to dożylne. Praktyczne zastosowanie DMSO jest bardzo szerokie. Ja tylko niektóre powiem. Jako środek pierwszej pomocy w przypadku oparzeń. Przeciwzapalnie, hamuje stany zapalne. Działa przeciwbólowo, bakteriostatycznie, moduluje układ immunologiczny, rozszerza naczynia krwionośne. Na przykład podawana w zawale mięśnia sercowego czy w udarze mózgu powinna być stosowana od razu. Czyli powinien DMSO znajdować się jako pierwsza pomoc, jak karetka pogotowia do nas dociera. Działanie antyoksydacyjne, to wszystko według list lekarskich jest nieprawdą. Inne zastosowanie. Z takich ciekawych rzeczy, no, mamy bardzo często duże problemy z zapaleniem spojówek. Zastosowanie kropli, tylko mówię tak 20%, żebyśmy nie przegięli, daje naprawdę bardzo fajne efekty. To wszystko, co Państwu opowiadam, według list lekarskich jest nieprawdą. Jeszcze jest jedna niezwykle ważne działanie. Mianowicie istnieją doniesienia na temat tego, że DMSO działa przeciwnowotworowo, przede wszystkim chroniąc zdrowe komórki przed rakiem, skutkami promieniowania, chemioterapii, a także przyczynia się do naturalnej śmierci komórek nowotworowych. Czy my coś więcej musimy mówić? DMSO, które nie ma żadnego działania ubocznego. Ani nie ma opisanego ani jednego przypadku śmiertelnego na świecie, która osoba, która by zginęła. Ale jakie jest kłamstwo? Państwo słyszeli, że w Poznaniu był wypadek, gdzie w klinice podano DMSO i pacjent zmarł. Się okazuje, że celowo puszczano fałszywą wiadomość. Pacjentka zmarła na skutek tego, że zostało pomylone stężenie wody utlenionej. Ale nie DMSO. Ale prasa obiegła, DMSO zabija. Nikt tego nie sprostował. Mimo że toksykologia wykazała zupełnie coś innego. To wszystko, proszę Państwa, okazuje się, no co jeszcze? Bardzo ważne jest na przykład, jak mamy obrzęk mózgu, mamy kłopoty. Leczenie obrzęku mózgu jest trudne. Podajemy środki odwadniające i inne, które mają działanie uboczne. DMSO jest jednym z świetnych produktów, które ten obrzęk mogą zmniejszyć. Mamy glejaka, mamy wyrok, szczególnie bóle głowy na skutek wzrostu ciśnienia śródczaszkowego są bardzo silne. Nie jesteśmy w stanie pomóc, bo te bóle na nic nie reagują. Podanie DMSO daje nam efekty. Jeśli nawet nie wyleczymy, to jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc. Ale znowuż jest szereg publikacji, które mówią, że jeżeli ktoś się bardzo uprze i chce być operowany, to podajmy wcześniej DMSO. W ten czas zabieg będzie dużo bardziej skuteczny. W jakiś dziwny sposób nowotwór się kurczy i no, technika mechanicznego jego usunięcia jest dużo bardziej skuteczna. Najbardziej skuteczne jest to, co Państwu powiedziałem, podawanie dożylne. Można podawać doustnie, jest jedna wada. Nie wszyscy przepadają za tym zapachem.
czosnkowo-ostrygowym. Ale mam też dobrą wiadomość, można to zmniejszyć, zastępując DMS-a na przykład siarką organiczną, gdzie mamy wyniki podobne. Literatury jest naprawdę dużo. Kolejny zarzut. Podawanie 0,04% roztworu perhydrolu ma znakomite efekty lecznicze. Według izb lekarskich jest to bzdura. A niektórzy, proszę Państwa, się stężenia mylą. Rektor mojej uczelni oskarżył mnie, podał to do publicznej wiadomości, że ja zabijam pacjentów podając perhydrol. Ale nie powiedział, że ja podaję 0,04%. Perhydrol oznacza 30% roztwór. Jeśli ja taki bym podał, oczywiście bym pacjenta zabił, ale ja w obozie koncentracji nie pracuję. Proszę Państwa, homeopatia. Szwajcarski rząd uznaje homeopatię za równą medycynie konwencjonalnej i wpisuje prawo do korzystania z niej w konstytucji. Według izb lekarskich jest to nieprawda. Homeopatia w Polsce została zabroniona. Według izb lekarskich coś takiego jak fizyka kwantowa, która jest podstawą homeopatii, bo to jest medycyna informatyczna, nie istnieje. Jak ja mówiłem, że istnieją, o polach zaczynałem, próbowałem mówić torsyjnych, to oni mówią, co to są pola torsyjne? Ja mówię, to się weźcie, nauczcie. Ale tego się nie da zmierzyć. Jeśli to są pola informatyczne, to się nie da zmierzyć. Ale to nie oznacza, że tego nie ma, bo na to jest szereg dowodów. Mało tego, proszę Państwa, ministerstwo wyraziło zgodę na pokrywanie kosztów leczenia w Szwajcarii, nie u nas oczywiście, kosztów leczenia ze środku obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że jest ono przypisywane przez lekarza. I tu jest, można współpracować, można, tylko trzeba chcieć. Proszę Państwa, teza. Uważam, którą postawiłem na początku. Wszystkie izby lekarskie w Polsce kwestionują cały światowy dorobek nauki, podważają wartość wszystkich publikacji naukowych, które odrzucają jako dowód w sprawie, uważam, została potwierdzona. To jest zgroza. Proszę Państwa, kolejna rzecz, zostałem wywołany do tablicy, muszę odpowiedzieć. Wydaje się być żenujące stwierdzenie. Mamy w naszym kraju odpowiednie regulacje dotyczące zawodu lekarza, a życiorysy i wystąpienia tych osób na tej pseudokonferencji negują dorobek medyczny lekarzy, którzy pracują w zgodzie z zasadami evidence-based medicine, medycyny opartej na dowodach. A ja na czym się opieram? Wszystkie publikacje nie są dowody? Dlatego najbardziej oburzający jest sam tytuł tego pseudonaukowego wydarzenia, który sugeruje, że lekarze coś przed nami ukrywają. Szanowna pani Alicjo Musiał, nie ma pani urody, nie ma pani inteligencji. W związku z czym chce pani zaistnieć, to pani takie bzdury opowiada. Dalej. Kolejna wypowiedź, i tu już jest sprawa poważna, profesora. Pani Agnieszka Szostek-Ciesielska z Lublina, która nie jest lekarzem, a wypowiada się na temat, o których nie ma zielonego pojęcia. Szanowna pani profesor, moje naukowe poglądy uratowały życie tysiącom chorych i nie zaszkodziły ani jednej osobie. Natomiast pani pseudopisanie szkodzi nauce i chorym. Jak pani nie jest w stanie zrozumieć pewnych rzeczy, to niech się pani na ten temat nie wypowiada. Jeśli pani nie umie czytać ze zrozumieniem, nie zapoznaje się z faktami, to proszę po prostu siedzieć cicho. Proszę państwa, system nie wytrzymał. System padł. Dobra. Proszę Państwa, czy jest rozwiązanie? Oczywiście, że tak. Jeśli medycyna akademicka oparta na lekach, szczepieniach, chemii i tak dalej chce funkcjonować, to niech fani tej medycyny pozostaną z nią. Czy my komuś zabraniamy? Jeśli jest medycyna holistyczna oparta na naturze i naturalnych metodach leczenia, niech fani tej medycyny zostaną z nami. Proste. Przestańmy sobie przeszkadzać. Niech pacjent sam dokona wyboru, jaką drogą chce dalej iść, ażeby dożyć oczywiście zdrowych 100 lat. Polecam, proszę Państwa, coś, co przybliży problem. Znakomite dwie pozycje. Imperium bólu. Proszę Państwa, OxyContin był stosowany jako lek przeciwbólowy. Firma zarobiła ponad 800 miliardów dolarów. Zmarło około miliona osób, miliony osób się uzależniły. Ta firma była tak chciwa, że przekupywała sędziów, lekarzy, płacąc im wysokie honoraria, wycieczki, żeby zapisywali jak najwyższe dawki. W tej książce jest to znakomicie opisane, jest to wszystko oparte na faktach. Bardzo ciekawa jest kolejna pozycja, czerwony alert.
gdzie pokazano mechanizm korupcji i kupowania sprawiedliwości. Proszę Państwa, wszystko u nas jest to samo. Kolejna rzecz, którą mi zarzucano, wywiad z Jerzym Ziębą. Parę lat temu pan Ziemba mnie spytał, czy mógłbym odpowiedzieć na pytania, które Państwu przed chwilą przedstawiłem, czyli że witamina C jest środkiem ratującym życie, że DMS działa przeciwbólowo i tak dalej. To wszystko oczywiście potwierdziłem zgodnie z prawdą i z moją wiedzą. Się okazuje, że zrobiłem wielki błąd, bo według izb lekarskich jest to naruszenie wiedzy. Na czym to polega? Bo ja miałem powiedzieć, że pan Ziemba jest durniem, który nie potrafi nic powiedzieć i że to, co on mówi, to wszystko powinien był zaprzeczyć. No ja, proszę Państwa, zawsze mówię prawdę i nikt mnie nie zmusił jeszcze, żebym kłamał, nawet za duże pieniądze, które mi proponowano. Ale najlepszym przykładem jest braku wiedzy, jest jego analiza wypowiedzi profesora Krzysztofa Filipiaka czy Macieja Banacha o genialnych efektach leczniczych stosowania statyn. Proszę Państwa, szczególnie wybitna postać w postaci pana Krzysztofa Filipiaka, który leczy miażdżycę wysokimi dawkami statyn. W tej analizie pana Ziemby no, chyba padła. Ja bardzo bym chciałbym usłyszeć wyjaśnienie szanownego kolegi, który pokaże, udowodni w sposób oczywiście naukowy, że pan Ziemba się mylił, a prywatnie nie mylił się. Proszę Państwa, kolejny problem. Kryteria śmierci mózgowej, zgoda na pobieranie narządów. Musieliśmy ustalić pewne kryteria z tego względu, że jeśli chcemy pobierać narządy od pacjentów, to musimy mieć pewność, że oni nie żyją. Takie kryteria zostały opracowane, zostały stworzone. Tych kryteriów było dużo, ale ten ostatni opiera się na tym, że jest trwały bezdech, potwierdzamy badaniami laboratoryjnymi oraz brak sześciu odruchów z pnia mózgu, czyli jeśli pada nam pień mózgu, pacjenta uznaje się za martwego, w związku z czym można mu pobrać narządy. Proszę Państwa, czy na pewno taka osoba jest martwa i czy można jej pobrać narządy? Jeżeli profesor Jan Talar wybudził ponad 1000 osób zakwalifikowanych do pobrania narządów, to coś tutaj nie gra. Według izb lekarskich jest nieprawda. Czyli pacjenci, którzy przychodzili, to nie były warzywa, to były osoby, które skończyły studia, to były duchy, które przyszły. Jaka go nagroda za to spotkała? A tak jak zwykle. Zawieszenie prawa wykonania zawodu i liczne procesy w pseudosądach w izbach lekarskich. Jaki jest wniosek? Karać? Nie. Zweryfikować definicję. Jeżeli praktyka wykazuje błędne założenia, to znaczy, że coś jest nie tak. Czyli trzeba by to zrobić na nowo. Oj, dobra. Jeszcze, proszę Państwa, świetne jedno przezrocze. Szokujące standardy przed sądem lekarskim doktora Martyki. Chylę czoło przed nim, dlatego że zadał sobie dużo trudu, żeby udowodnić, że to, co on mówi, jest prawdą i przedstawił najwyżej cenione badania w postaci podwójnej ślepej próby. No i proszę Państwa, co zrobiono mu? No, odebrano mu prawo wykonania zawodu, jest do tego link, ale ciekawe jest to, co powiedział. Wszystkie przedstawione przeze mnie dowody jednoznacznie wskazywały, iż wszystkie moje wypowiedzi będące przedmiotem postępowania sądowego były prawdziwe i zgodne z najnowszą wiedzą medyczną. Wyobraźcie sobie Państwo, że sąd odrzucił wszystkie wnioski dowodowe, twierdząc, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Sąd nie był w żadnym stopniu zainteresowany ustaleniem stanu faktycznego. Cała ta sytuacja nasuwa uzasadnione przypuszczenie, iż wyrok był ustalony wcześniej, a cała rozprawa była fikcją. Nikt nie był zainteresowany wyjaśnieniami, badaniami naukowymi, innymi dowodami. Co najlepsze, po odrzuceniu wszystkiego przewód sądowy został zamknięty, a sąd wydał wyrok skazujący bez jakokolwiek dowodu. Przecież to nie to, że mnie tylko nękają, bo ja to mam głęboko w nosie, ale nękają wszystkich uczciwych lekarzy, którzy chcą Państwu pomóc. Proszę Państwa, no, to jest trudne. Mianowicie
To są moje poglądy, tylko i wyłącznie. I ja na podstawie. To był mój kolega. Medycyna oparta na dowodach zmieniła się w medycynę opartą na interesach i na zyskach wielkich firm. W związku z czym ja uważam, że izby lekarskie są zorganizowaną grupą przestępczą. Nie ma innego wyjaśnienia. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, dość anonimowości. Lista osób wiernych systemowi, chociaż parę nazwisk podam. Lech Stachurski, urolog, który pierwszy kazał mi wyjść z sali, jak tłumaczyłem o dowodach. Oczywiście profesor Krzysztof Filipiak, który skazał mnie na podstawowe szkolenie z medycyny oraz dwóch wyjątkowo zawziętych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, pani Magdalena Sildatke-Bauer i psychiatra Maciej Dziurkowski. Proszę Państwa, nigdy nie szukaj zemsty. Zepsute owoce zginą same. Taka jest prawda. Proszę Państwa, ja jedną mam deklarację. To, co zawsze powtarzam. Obiecuję, że mimo tego, że moje poglądy są w rażącej sprzeczności z wiedzą, co świadczy, że nie powinienem wykonywać zawodu lekarza, będę dalej Państwu pomagał. W jaki sposób ja do wszystkich nie dotrę, ale staram się uczyć Państwa, edukować. Dlatego zacząłem pisać książki. Jest to dużo pracy. Pierwszy tom o leczeniu chorób wirusowych. Drugi tom choroby sercowo-naczyniowej. Za 2 tygodnie wyjdzie skutecznie wyleczyć, czyli o chorobach nowotworowych, gdzie Państwo dowiedzą się, że choroby nowotworowe można leczyć, tylko w zupełnie inny sposób, jak i dlaczego zachęcam. Ja, proszę Państwa, moją wiedzę wykorzystuję również w praktyce do tego, że od 25 ponad lat wymyślam różnego rodzaju fajne rzeczy, które mają tam pomóc w naszym codziennym życiu. 25 lat temu opracowałem metodę uzyskiwania kolagenu z ryb i moją wiedzę również wykorzystałem tu w Bydgoszczy, w tej chwili mieszkam, gdzie udało nam się stworzyć preparat, który zatrzymuje chorobę Alzheimera. Stworzyliśmy preparat, który wszystko wskazuje, że zatrzymuje czas, po to, żeśmy tej stówy dożyli i tak dalej. To, proszę Państwa, na tych preparatach Państwo sobie zobaczą na stronie dr Andre. No, proszę Państwa, to już teraz troszeczkę weselej będzie. Myślisz, że nie możesz czegoś zmienić? To zobacz, jaką siłę ma jedno nasiono. Jasiu, cóż my pijemy za zdrowie i za zdrowie? Wypijmy za szczęście. Och, Marianie, zdrowie jest ważniejsze. Wczoraj szczęście leżało obok mnie, a zdrowia nie starczyło. Protesty rolników, bo troszkę to jest skurzające. Przed wejściem do Unii, po wejściu do Unii, prawda, jak widać. Test na prawdziwą miłość. Zamknij swoją kobietę i psa w bagażniku auta, oczekaj godzinę, otwórz bagażnik. Kto się ucieszy? No, bardzo mi się podobało ten kufel piwa, prawda, i po prostu. Adlen Macierewicz odznaczony orderem Orła Białego, chyba zasłużył na to, prawda? Coś tutaj się przeskoczyło. Nie, bo jeszcze chcę, nie. To musiałbym za dużo przywieźć. Dobrze. Chciałbym Państwu podziękować za uwagę i za wysłuchanie szczerej prawdy. Dziękuję. Profesorze, proszę tylko poczekać. Profesor, doktor habilitowany Andrzej Fydrychowski. Proszę Państwa, profesorze, wielki szacunek. O, jeszcze będzie końcówka.
jeszcze może. Jeszcze jedno wstecz. To jest dobre. Co było pierwsze, jajo czy kura? Otóż było to jajko, bo jest na śniadanie, kura jest dopiero na obiad. Dziękujemy. Wielkie brawa, proszę Państwa, raz jeszcze. Profesor Andrzej Frydrychowski. Profesor medycyny, proszę Państwa.